Cześć, siemanko, z tej strony Kamek i witam was w finale Game Dev Tycoon. Zostaliśmy w takim ekranie, kiedy już nic nie było. Wzrost płacy, wszystkim nowe projekty badawcze, to już jest mało istotne, bo ponieważ gdyż kończymy już z tą serią, to już jest koniec, nie ma już nic. Czekamy na recenzję naszej gry. Pierwsze recenzje AAA. O nie, mogło być lepiej. Siódemka, tak jest, okej. Szóstka, czegoś tu brakuje. Szóstka, no tak, wszyscy chcieli na wakacje w pewnym momencie pojechać, dlatego brakło trochę szczęścia. Ile się sprzeda w pierwszym tygodniu? Ponad pół miliona, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Fani zyskani, 10 milionów za sprzedaż zyskujemy. No to okej, no nie będę się złościł na nich. Jeszcze konwent G3 może podbije nam sprzedaż troszeczkę. Zobaczymy, ile na ostatnim konwencie zbierzemy fanów. Najwięcej, 1 660 000, chociaż czy to jest ostatni konwent, nie wiem. Okej. Co wy możecie? Rozpocząć projekt, czek, grafika w 6D, sprzęt komputerowy. Okej, róbcie sobie co tam uważacie. Czy jeszcze jedną grę? AAA już gry nie zrobię na pewno, mogę jakąś dużą próbować zrobić, ale musiałbym nowy silnik i w ogóle, ale badań mam dużo. Ho, okay. Dobra, co możemy zbadać? Badania. Realistyczny język ciała. Boom, rób. Badania. Nowy silnik zrobimy. Automatyczne przydzielenie zadań postaciom. Boom. Badania. Co tu tutaj? Zaawansowana fizyka. Okej. Okay. Badania. Co by tu jeszcze? No i okej, orkiestra, żeby dźwięk robiła. To będzie tyle, a ty szkul się. Specjalista od technologii. Badania, szkolenie. Specjalista od designu, nie. Dodatkowe przyspieszenie, rób, będziesz miał super przyspieszenie. Przyda nam się przy ostatnim projekcie naszym, jakim będzie duża gra RPG. No już na RPG-ach jak się skupiamy, to się skupiamy. Zwykła gra RPG, będzie to... A, bo jeszcze silnik bym chciał stworzyć, no właśnie, w sumie. Dobra, niech oni to szybko robią. Mbox zostanie, zostanie wycofany ze sprzedaży. Zlecenia wszystkie poróbcie na szybkości. Zlecenie, o to duże zlecenie. Ale myślę, że sobie poradzą. Kurde, no ma fajną ekipę, mi się trafiło. 4 miliony, gra sprzedana, no, no nie jest to najlepszy. Najlepszy wynik, ale cóż. Sprzęt komputerowy, ok. Wszyscy dają coś nawet do technologii po kropelce. Nie wydawca. Zlecenie. Konfiguracja sprzętu studium. Nie ma nic takiego bardzo wymagającego niestety. No ale dobra. Cóż. Ja bym jeszcze tą grafikę zamontował w nowym silniku. Okej, laboratorium sprzętowe. To już mało istotne, bo nie zrobimy tego, no. Dobra, rozpocznij projekt. Grafika 3D, wersja 6. A wy... Stwórzcie grę. Mała. Pała. Temat. Jakiś wirtualny zwierzak. Gatunek. Symulacja i casualowa. Wszystkie platformy. Najważniejsze. O, zawiesiła mi się giera? Czy mi się wydaje? Halo? Okej. Okay. PlayStation 5, niech będzie. Mbox Next. I PC. Okej. Okay. Co to będzie za gra? Nie wiem. A nie, silnik jeszcze. Silnik. Oczywiście, super science silnik. Zrobimy małą grę. Zobaczymy, co to w ogóle z tego wyjdzie. Czy się opłaca teraz małe gry. Opowieści i zadania w ogóle. Rozgrywka, super. Silnik, tako. I jazda. Wszyscy się odpalają. Jazda! Ciekawe, ile punktów będzie przy małej grze designu i w ogóle wszystkiego. Kurde, no nieźle im to idzie chyba, nie? Dialogi praktycznie w ogóle, jest sztuczna inteligencja trochę, projekt poziomów trochę. Jeszcze to musi dojść do końca 35 roku i wtedy będziemy mieli wynik. 78 milionów zarobiła nam ta gra. Nie najlepiej, nie najgorzej.
projekt świata troszeczkę, grafika bardzo ważna i dźwięki w ogóle. Zróbmy dużą kampanię marketingową wokół. Albo dobra, nie. Marketing, duża kampania. Okej, okay, wywiad. Zrób szum wokół gry. Niech już zróbmy szum. Jesteśmy na skraju upadku. Jeszcze można później grać oczywiście w tą grę, ale... Kurde, ile oni punktów nakładli na koniec. Usuwają błędy. Okej, okay, jeszcze marketing, czasopismo i dema. Ładnie to poszło. Kończymy małą pałą. Dobra, zobaczmy co wyjdzie z tego. Symulacja casualowa o wirtualnym zwierzaku. What the fuck? Wydaje mi grę. Czekamy na bicie przez recenzentów. Nawet czwórki zgarnia. Piątkę nawet. Cztery. Strata czasu. O, ty gnoju. Dobra, grafika 3D się nie zrobi, a konsola ile kosztuje? Stwórz konsolę. Nazwa konsoli Super Saiyan Konsola. Konso. Wersja która? Jakby chcielibyśmy, żeby to wyglądało? Okej, okay, może być. Budżet 30 milionów. Dalej. A, tutaj mi się kończy ten. Poczekajcie. Jeszcze niech się skończy to badanie. Okej, okay, i co? Sprzedaż nawet idzie. Spoko. Zlecenie jakieś zróbcie. Kurde, 200 tysięcy. What the fuck? Ale fajnie, fajnie tracimy. No kurde. Fanów tracimy przez tą grę, ale gra się przydała. Bardzo dobrze. Dobra, kończcie tą grafikę 3D, zlecenie kolejne. Kurde, no tak, akurat taki końcówka gry mi nie wyszła. No to będę szczery, nie wyszła nam końcówka gry. Niestety. Dobra, dawać tą grafikę w wersji którejś tam. Wersji szóstej. Ceremonie pod koniec roku wręczenia specjalnego. Prosimy o przybycie. Podchodzić gra kończy się pod koniec roku. Ale fajne, fajnie mi się grało w Game Deva, naprawdę. Zaraz to podsumuję zresztą na koniec tego roku i tak roki mijają szybko. Okej. Okay. Kamek, zrób sobie jeszcze raport o grze. Nie, nie własny silnik. Dobra, duże stoisko oczywiście. Tworzymy jeszcze konsolę. Dobra, niech będzie ta wersja. Bu, 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 bu. 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 Bu, bu, bu. Budżet, boom, 35 milionów. I grafika wersji szóstej. I... zaawansowana fizyka. Zapiszczy chmurze. Osiągnięcie. Ścieżka dźwiękowa. Okej, okay, wszystko, niech będzie. Super, ekstraśnie. Odtwarzanie wideo też. Jest budżet na maksa, tam 3 miliony. 3 miliony na konsolę. Róbcie konsolę. Bu, 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 bu. Okej. Okay. Co by tu jeszcze? No, kolejne zlecenie. Tak. Konkurs programistów wewnętrznych. A niech się szkolą, już tak już po grze zobaczymy. Wszyscy teraz idą na maksa w badanie w ogóle. EA Sports, konwent ostatni. Tutaj trochę straciliśmy fanów, więc chyba nie będzie największe, ale pewnie znowu będziemy mieli najlepsze stoisko. O, 170 tysięcy, czyli najwięcej. Okej, okay. Nasza firma powoli upada, bo tracimy gotówkę. Ale ładnie idziemy. Kurde, wszyscy. Czemu nie można takich szkoleń całych dawać naraz, tak? Fajnie by było tak móc nie tylko raz na kiedyś, tylko wiecie, po prostu. Dobra, skończycie to i idziecie na wakacje. Zobaczymy. Pum, 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 pum. Do badań mi ile idzie w ogóle. Koniec, koniec. Ten wygrał pierwszy, Martin Persson. Kamyk drugi, ten trzeci, ten czwarty, tam piąty. I kto? No, ta para, ten i ona ostatnia, ale ten padzida. Dobra, wysyłamy ją na wszystkich na urlop. Martin Persson wygrał, okej, okay, wyszli na urlop. Myślałem, że ja bym wygrał, ale by były jadka. Okej, okay, na urlop. W ogóle oni tworząc gry powinni też level im powinien iść. Znaczy w sensie design i tak dalej. Szybkość. Dobra, jak tam idzie tworzenie gry?
nietypowe połączenie, okej. Badania nam rosną cały czas, punkty badań. O, już wrócili? Dobra. Służ własny silnik na koniec, grafika wersji 6. Silnik, po prostu. Automatyczne przydzielanie, zaawansowana fizyka, realistyczny język ciała, samouczący się SI, dźwięki monofoniczne, wszystko. Już na sam koniec, róbcie sobie silnik. Może go sprzedamy czy coś. Czekamy na ten koniec roku. Czekamy, już on nadchodzi powoli. Nie będę bankrutem przynajmniej przed końcem. No ale cóż. Bubu, konsola się tworzy. No i co, kończy się też gra. Smutno, ale fajna seria. Polećcie w komentarzu jeszcze jakieś inne gry, z których serię mógłbym zrobić. Oczywiście pewnie niektórzy z was chcą dokończenie Terrarii, na pewno się za nią zabiorę. Jeszcze. No, punkty brakujące. Jest nowy silnik. Jest gotowy nowy silnik. Okej. Ukończyliśmy grę Game Dev. Zobaczmy, ile najmniej opłacalna Cyberpunk. Minus 5 czy 4 miliony. Najczęściej wybierany temat wyścigi i fantazy po 5. Najczęściej wybierany gatunek symulacja. O proszę. Badane tematy 45. Całkowita liczba zakończonych badań 54. Liczba wygenerowanych punktów designu 139. Nie, 13 tysięcy. Nie, 139 i tutaj było 112. Małe gry 13, średnie gry 26, duże gry 10. Grid Ripple A 1, dobre gry 18, całkiem spoko. Hity 10, 20 milionów. Wykorzystywany wydawcy 2, gry wydane samodzielnie 48. Bestsellery, znowu RPG 9,8. Fani, gotówka, pyk, własne konsole 0. No tutaj nie postarałem się. Ukończ grę Game Dev Tackle. Zobaczmy osiągnięcie, ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście ze mną przez tyle odcinków. 3, 7, 7, 4, 9, 7, 4, 5. Ciekawe, czy to dobry wynik. Nie wiem, sprawdźcie się sami, kupcie grę i tyle. To było na tyle, trzymajcie się, do kolejnej serii. Na razie.